Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witam na 15. inauguracji Roku Akademickiego Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozwólcie Państwo, że przywitam dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie witam dyrektorów instytucji i jednostek. Przedać przyjętego statutu naszego uniwersytetu. Ślubujemy. Doskonalić naszą wiedzę i umiejętności dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia jakości życia. Ślubujemy. Dołożyć wszelkich starań, aby czas przeznaczony na studia spędzić aktywnie, radośnie i pożytecznie. Ślubujemy. Proszę Państwa o zabranie miejsca. Dziękuję. Do naszych słuchaczy poproszę zaproszonych gości. Może pana posła Wojciecha Zubowskiego, bardzo proszę. Pani prezes, szanowni goście, a przede wszystkim drodzy słuchacze Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdy z nas spotyka się z taką chwilą, kiedy mówi, że coś zrobi później, pewne rzeczy, pewne tematy odłożymy na kiedy indziej, na to będzie jeszcze czas. Szanowni Państwo, moje życzenia będą bardzo krótkie. Życzę Wam tego, żeby teraz, dzięki Głogowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, na te wszystkie sprawy, pasje, marzenia, te wszystkie tematy, które dotychczas były odkładane na później, by udało się zrealizować i w tym roku, i w kolejnych. Pani prezes, dziękuję bardzo za zaproszenie. Całemu uniwersytetowi, wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego dobrego. Przedem wprawdzie bez kwiatów, ale zamiast tego pozwoliłem sobie, pani prezes, wesprzeć uniwersytet w nieco inny sposób. Drodzy Państwo, o zabranie głosu poproszę panią prezydent Bożenę Kowalczykowską. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zaproszenie w imieniu pana prezydenta i swoim. Zanim przeczytam list skierowany do wszystkich Państwa, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chciałabym tylko od siebie powiedzieć, że bardzo, bardzo Państwu gratuluję pięknego jubileuszu i powiedzieć, że jesteśmy z Państwa naprawdę dumni. Jesteście tak naprawdę przewodnikami w życiu, pokazujecie nam, jak cudownie i pięknie może wyglądać to życie, nawet gdy przychodzi ta jesień, ten czas na odpoczynek, ale wy oczywiście nie odpoczywacie, z tego co wiem. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu 15-lecia działalności Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję Pani oraz całemu zespołowi za prawdziwe zaangażowanie w pracę na rzecz osób w wieku późnej dorosłości. Wasza pomoc i wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia osób starszych jest nieoceniona. Organizując na wysokim poziomie wykłady, warsztaty, akcje czy konferencje z wielu dziedzin życia, dajecie seniorom możliwość rozwijania swoich pasji oraz umiejętności. Rosnąca liczba słuchaczy z roku na rok pokazuje, utwierdza w tym, jak bogata i ciekawa jest oferta uniwersytetu oraz potrzeba takich działań. Bardzo ważnym elementem Waszej działalności jest również integracja środowiska osób starszych. Uniwersytet dla wielu słuchaczy jest jedynym miejscem, gdzie spędzają ciekawie swój czas, zawiązując przy tym towarzyskie więzi. Cieszę się, że wśród miejsc przyjaznych seniorom znalazł się Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który z powodzeniem realizuje swoje misje i daje ogrom satysfakcji swoim studentom. Serdecznie gratuluję dotychczasowych owocnych działań i osiągnięć oraz życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowaniu przyszłych inicjatyw. Dziękujemy bardzo za wszystko i oczywiście prosimy o więcej. Podkreślę jeszcze raz, jesteśmy dumni, że mamy tak pięknie rozwijający się Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głogowie. W imieniu pana prezydenta przekazuję ten list oraz drobny upominek wraz z kwiatami na ręce pani prezes. Pana starostę Głogowskiego, pana Jarosława Dudkowiaka. Drogie słuchaczki, słuchacze, zaproszeni gości. Jubileusz 15-lecia to wspaniała data. Aż trudno uwierzyć, że 15 lat trwa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Choć po liczbie osób wydawać by się mogło, że to trwa znacznie dłużej. Jesteście fantastyczni, jesteście pięknymi mieszkańcami ziemi głogowskiej. Pokazujecie wszystkim osobom, jak można spędzać, jak należy spędzać czas wolny po zasłużonym czasie pracy. Nie jesteście grupą społeczną, która narzeka, która siedzi na ławeczce. Jesteście grupą, która ciągle rozwija siebie, ale i wspiera innych. Jakbyśmy to mieli przyłożyć na świat przyrody,
to jesteście i pięknym kwiatem, ale i też owadem, który zapyla inne kwiaty i powoduje, że ten ogród emerycki jest coraz piękniejszy i coraz wspanialszy. Często was widzę na zajęciach i sportowych, i kulturalnych, i językowych, i widzę zdjęcia na szlakach górskich. Wiecie co? Młodzież szkolna chyba tyle nie robi, co państwo. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego uśmiechu i tego, co robicie. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że angażujecie nie tylko siebie, ale wspieracie osoby, które sobie nie radzą na emeryturze, które z różnych powodów zostały same, które potrzebują wsparcia. I za to dobro serca, za tą waszą postawę bardzo, bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie się rozwijał z każdym rokiem. Z każdym rokiem będziecie mieć coraz więcej pomysłów i życzę wam dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. W imieniu społeczności akademickiej uczelni Jana Wyrzykowskiego, a także zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Polkowickiego Trzeciego Wieku, który w tym roku, dokładnie za 2 tygodnie, będzie obchodził też swój jubileusz, 10-lecia swojego istnienia. Pragnę złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia, oby nadchodzący rok akademicki, ale i kolejne lata, przyniosły państwu wiele satysfakcji, radości i z dobrego studiowania, podnoszenia swojego poziomu wiedzy, umiejętności. Pamiętajcie państwo o tym, że wiek człowieka zapisany jest w jego głowie, a nie metryce. A zatem życzenia, aby w waszych głowach była zawsze wiosna. Dziękuję. Proszę państwa, o zabranie głosu poproszę przedstawicieli stowarzyszeń, prezesów uniwersytetów. Jeżeli ktoś z panów dyrektorów, to też również to jest ten czas. Bardzo proszę. Pani prezes, szanowni goście, mili roześmiani słuchacze Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary. Bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. Pani Danusiu droga, kochana prezes, z okazji 15-lecia Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składam w imieniu zarządu i słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za dotychczasową, twórczą, inspirującą działalność i zaangażowanie w kształcenie ustawiczne mieszkańców Głogowa, regionu i okolic. Życzę odważnych marzeń i wytrwałości w ich realizacji. Gratuluję wszystkich osiągnięć i nagród w minionym 15-leciu. Zarząd Zielonogórskiego Uniwersytetu, za zarząd Zofia Banaszak. Te słowa wygłosiła. Drodzy słuchacze, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia. Szanowni państwo, Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od 2001 roku zapewnia kształcenie ustawiczne sprzyjające rozwojowi poznawczemu człowieka i jednocześnie daje szansę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych. Realizuje niezwykłą, bogatą i rozmaiconą ofertę programową, którą tworzy zarząd z udziałem słuchaczy i dostosowuje do potrzeb i zainteresowań słuchaczy. Patrząc z perspektywy minionych lat, okazało się, że jest to organizacja ze wszechmiar potrzebna w środowisku głogowskim. Świadczy o tym stale wzrastające zainteresowanie naszą działalnością. W Polsce działa obecnie 520 uniwersytetów o różnym statusie. Szacuje się, że liczba słuchaczy wynosi około 150 tysięcy.
Uniwersytet nasz liczy 350 słuchaczy, a do jego grona dołączyło od nowego roku akademickiego 21 osób. W ciągu 15 lat oferta naszego uniwersytetu była poszerzana i obejmowała coraz więcej godzin wykładów, warsztatów i sekcji. Bardzo wielu słuchaczy zdobyło nowe umiejętności i kompetencje, uczestnicząc w kursach komputerowych, lektoratach językowych oraz odkryło nowe talenty artystyczne na zajęciach warsztatowych. Program Uniwersytetu to nie tylko edukacja, ale również profilaktyka gerontologiczna, turystyka i rekreacja, spotkania integracyjne pozwalające rozwijać rozmaite fascynacje, wzajemnie się poznawać i zaprzyjaźniać. Pozytywna motywacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich aktywność z wyboru i bez przymusu sprawia, że życie na emeryturze staje się bogatsze. Wzrasta poczucie satysfakcji i wiara w siebie, a to dodaje seniorom energii do życia oraz radości i dumy. Działalność naszego uniwersytetu postrzegana jest pozytywnie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w 2003 i w 2004 roku, Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Nagroda Nestor przyznana w 2009 roku przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i liczne nagrody przyznane naszemu chórowi Gaudium pod kierownictwem pani Barbary Walędzik na różnych festiwalach i przeglądach. W roku bieżącym realizowaliśmy i w dalszym ciągu realizujemy wiele projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu ASOS pod nazwą Aktywni, Pogodni, Głodni Wiedzy, ze środków Gminy Miejskiej Głogów, to my aktywni seniorzy, oraz ze środków Fundacji KGHM, starsi chcą być sprawni. Szanowni Państwo, naszą stałą troską jest zapewnienie godnych warunków do korzystania z naszej oferty. Nie było to łatwe w zniszczonym budynku, niedostosowanym do potrzeb osób starszych. Korzystając z okazji uczestnictwa zaproszonych gości w naszej uroczystości, chciałabym serdecznie złożyć podziękowania panu posłowi, radnym wszystkich kadencji, władzom miasta i powiatu za zrozumienie potrzeb naszego uniwersytetu, za wsparcie działań mających poprawę naszego codziennego bytu, ale także za dobrą i kompetentną i życzliwą współpracę z wydziałami Urzędu Miasta, z którymi współpracujemy na co dzień. Liczę, że rozpoczynający się drugi etap remontu sprawi, że nasza placówka będzie przyjazna architektonicznie dla naszych seniorów. Chcielibyśmy, by również była dobrze wyposażona technologicznie, na co będziemy pozyskiwać w dalszym ciągu środki finansowe. Dziękuję władzom uczelni za deklarację współpracy z naszym uniwersytetem i udostępnienie nam sal na prowadzenie zajęć komputerowych. Kończąc, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię naszego uniwersytetu. Współpracownikom, sympatykom i przyjaciołom za okazywaną pomoc i życzliwość. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za to, że przez 15 lat byliście ze mną w chwilach radosnych, ale i trudnych. Za każde spotkanie. Każde z nich było inne, ale znaczące i niepowtarzalne. Od Państwa uczę się entuzjazmu, dystansu do wielu spraw, doceniania w życiu małych i wielkich radości. Życzę Państwu, aby czas spędzony w Głogowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku był czasem rozwoju intelektualnego, ale także był czasem, który zawsze będzie się Państwu kojarzył z tym, co dobre i pożyteczne. Dziękuję bardzo.